Dzisiaj dowiecie się jednej bardzo ważnej rzeczy na temat trąb powietrznych. Trąby powietrzne nie przemieszczają się po linii prostej, lecz przemieszczają się zygzakując, często zmieniając kierunek ruchu o 60 do 80 stopni. Z perspektywy człowieka wygląda to tak, że jeżeli trąba przemieszcza się, jesteśmy bezpieczni, ponieważ przejdzie bokiem. Natomiast jeżeli trąba przemieszcza się i w pewnym momencie stanie, oznacza to, że znajdujemy się w osi jej drogi i albo centralnie się od nas oddala, albo centralnie się do nas przybliża. Lepiej zawsze założyć ten drugi scenariusz, ponieważ zanim zrozumiemy, czy trąba się oddala, czy trąba się przybliża, zostanie nam już tylko kilka sekund, żeby się schronić i może być już za późno. Świetnie to widać na filmie z 14 lipca. Widzimy, że trąba przemieszcza się i to centralnie na ten budynek. Natomiast w tym momencie tak jakby zatrzymuje się i ani nie przemieszcza się w tą stronę, ani w tą, więc albo idzie do filmującego, albo od filmującego. I okazuje się, że akurat na szczęście trąba szła od filmującego, ale równie dobrze mogła iść do filmującego i wtedy by mu zostało tylko kilka sekund, zanim by zauważył, że akurat idzie na niego. Zapamiętajcie to sobie, bo tak właśnie giną ludzie przez trąby powietrzne, zupełnie nieświadomi, że do nich się zbliżają.